Cześć, fani, kochani, subskrybenci i niezrzeszeni. Ja jestem Michał i chciałem wam przedstawić nasze kilkanaście godzin w Ksamilu. Jak widzicie, nadaję do was z włazu do bunkra, jednego z 800 tysięcy, które zostały wybudowane w Albanii za czasów Envera Hoxhy. W latach 45-85. Pod nami plaża, za nami woda, przed nami góry. Jesteśmy w okolicach naszego domku. Przekażemy wam w tym filmiku kilka rad, jak spędzić tutaj czas i nie czuć się jak we Władysławowie. Ksamil to przede wszystkim plaże. Wydaje mi się, że samo miasto nie jest tak interesujące. Właśnie zabierzemy was na jedną, która nazywa się tak, tutaj wam napiszę, bo nie jestem w stanie tego przeczytać. Może i by mi się udało, ale podejrzewam, że zrobiłabym to z jakimś błędem. Za mną Saranda i to właśnie tam znajduje się port, z którego będziemy odpływać w następnym filmiku do Korfu. Miasta jako takiego nie zamierzamy zwiedzać, tylko tyle, co pojechaliśmy gdzieś do sklepu, coś tam załatwić, bo uważam, że to jest takie miasto no, typowe nadmorskie, ze sklepami, z jakimiś bazarkami. I właśnie tak podeszliśmy tu do tego Ksamilu. Nastawiamy się głównie na plażę, stąd wybór padł na nocleg blisko plaży. Według Google mamy na tą plażę 3 minuty. Już idziemy trochę dłużej, ale to dlatego, że też coś tam się zatrzymujemy i nagrywamy, ale wydaje mi się, że to 3 minuty to na stówę to nie jest. Myślę, że to jest jakieś 10 minut. Czy to nie pierwszy raz, jak tutaj w sumie wpisujemy coś w mapy i jest totalnie co innego. W ogóle mieliśmy nawet problem, żeby tutaj dojechać, bo znaki mówiły co innego, mapy Google mówiły co innego, a ludzie, których pytaliśmy się o drogę, mówili jeszcze co innego, więc Albania. Tym sprzętem będziemy płynąć na Korfu. Zapraszamy na brunch. Pijemy dzisiaj French toast oraz oliwki oraz sałatę. Jemy! Jesteśmy w ogóle głodni chyba, co? Tak. Myślę, że polejemy troszeczkę sałaty, co? Tym? No nie wiem. Co coś powiem? Nie znam się. Dobra, smacznego. Taki chleb w jajku. Piszcie w komentarzach, co wam się podoba, co wam się nie podoba, czego brakuje, co nas ominęło, gdzie wy byliście może, co byście polecili innym, bo z naszych znajomych dużo osób nie było jeszcze w Albanii, a co człowiek to opinia i fajnie jakbyśmy się właśnie wymieniali w tej naszej społeczności małej internetowej różnymi tipami, trikami i feedbackiem. Tak. Zgadniecie, gdzie jemy? Jemy 200 metrów od naszego domu. My śpimy tam, a jemy tu. Wzięliśmy makaron z mięsem, nic więcej o nim nie wiemy, wiem po prostu, że jest z mięsem i okrę z chyba pomidorem i serem. Chyba wołowina i to taka z rosołu. No meat, a potem mamy jednak meat. Krewetki w cytrynie, prawdopodobnie z czosnkiem i jakaś oliwka. No i tyle. Reasumując, będąc w Ksamilu, koniecznie zjedzcie gdzieś u lokalsów. My dzisiaj jedliśmy w restauracji prowadzonej przez mamę i syna i było super. Były tak naprawdę tylko 3 czy 4 dania i nic więcej nie mogłeś zamówić. Uważam, że to jest super, bo to tak jak gotowanie dla siebie, jak gotowanie dla bliskich, gotowanie dla rodziny. W ogóle coś mi się śniło takiego, że skądś spadałam. Miałam taki sen dzisiaj. W ogóle zasnęłam przy Netflixie. Mi się w ogóle nie zdarza, ja nie jestem tą babą z memów, gdzie chłop ogląda z tobą film i ty zasypiasz w trakcie. Ja nie jestem tą osobą, a już drugi raz na tych wakacjach zasnęłam przy telewizorze. Czyli jednak jesteś. Czyli jednak jestem. Okay.
Wzięłam nam kawki i bułeczki, nie mam pojęcia, wyglądają jak takie pączki i sobie będziemy chillować. Smacznej kawusi, kochani. Korzystając z okazji, że sobie siedzimy przy kawusie. Powiemy wam, jak my to widzimy w Ksamilu. Szukając miejsca do spania, kierowaliśmy się tym, żeby było blisko do plaży i w miarę dobra cena, no i fajne zdjęcia tego miejsca. Tutaj jest świetny widok. Przyjeżdżając wieczorem, Maja była trochę przestraszona, gdzie my jesteśmy, bo to jest szutrowa droga. Gdzieś pod górkę żeśmy wjeżdżali, żadnej infrastruktury. Na rano obudził nas taki piękny widok. Jest tutaj cisza, spokój. Obok mamy jedną kawiarnię, 200 metrów dalej mamy drugą kawiarnię i 10 minut stąd mamy plażę. Nic więcej nam tu do szczęścia nie potrzeba. Ksamil ogólnie tak naprawdę zachęca ze względu na plażę i o plażę tu chodzi, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wpisując wyszukiwarkę Albania, druga rzecz, która się pojawia, to jest Ksamil. Przyjeżdżacie w te rejony, widzicie, że jest to kurort, samochodów potąd, korek, żeby wjechać, do korek, żeby wyjechać. No taki tłok jak w drodze do Jastarni. Mhm. Gorąco. Sklep na sklepie, hotel na hotelu. Tak, no i zastanawiacie się, jak tu spędzić czas, a nie zależy wam na jakiejś imprezie przy piña coladzie, tylko zależy wam, żeby mieć fajnie, miło i przyjemnie. Polecam, tak jak my, śpimy przed Ksamilem na wzgórzach. Do Ksamilu mamy kilka kilometrów. Tak iść z buta to do centrum, to myślę, że z godzina, ale to przez te wzgórza, nie? Tutaj. Cenowo tu wychodzi całkiem przystępnie. Oczywiście w samym Ksamilu jest plaża, ale no nie jest chyba zbyt atrakcyjna tak naprawdę. Jak przyjeżdżaliśmy obok, to nic specjalnego, zatłoczona, pełno leżaków hotelowych, więc jak nawet ja robiłam rozeznanie pod kątem plaż, to wyświetlały mi się jakieś różne właśnie tutaj w okolicy, że nie stricte w mieście, nie ta plaża, nie Ksamil Beach, tylko tu dookoła i tak się właśnie troszeczkę przez przypadek złożyło, że te najfajniejsze plaże tak naprawdę mamy pod domem. Warto to zaznaczyć, że w większości tutaj w Ksamilu te plaże są płatne. Płatne są parasol z leżakami. Jeżeli się odejdzie parę metrów dalej i jest już taka końcówka plaży bez jakby leżaków, no to można się kłaść jak się chce i nie płacić. Cena waha się od 20 do 50 zł za parasol i dwa leżaki. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, o której warto pamiętać będąc w Ksamilu, to samochód lub skuter, środek transportu. Z tego względu, że po prostu tutaj najłatwiej się tym poruszać. Nawet jeżeli pokazuje, że nie wiem, mamy gdzieś z buta 18 minut, wydaje się, że to spoko, nie? Że to nie jest dużo, można z spacerkiem przejść, to jednak to jest wszystko praktycznie po jakichś wzgórzach. Tu jest sucho, gorąco, te drogi nie są... Chodników to już w ogóle zapomnij, za bardzo tu chodników tak. Nie ma. Drogi głównie szutrowe. Tak. Główna droga jest asfaltowa, a wszelkie dojazdówki są szutrowe i Google pokazuje wszystko w linii prostej, jeżeli chodzi o piesze. Tutaj jeszcze nie miały czasu chyba pojeździć te googlowe samochody z kamerami, więc jeżeli coś wciskacie na pieszo po tych szutrowych, to on pokazuje po prostu w linii prostej, gdzie tam po drodze jest skarpa na przykład. No i nie da się tędy zejść, więc trzeba iść naokoło po serpentynie. Cena samochodu w Tiranie, znaleźliśmy ją w internecie po prostu, bez żadnych poleceń. To było 1300 zł za 7 dni. Plus my dopłaciliśmy 200 euro, czyli 950 zł za oddanie samochodu w innym miejscu. Wzięliśmy samochód w Tiranie, oddajemy go w Sarandzie. Uważamy, że no w naszym przypadku jest to warto, bo nie mamy czasu, żeby wracać do tej Tirany. Żeby wam tutaj zobrazować, gdzie w tym momencie siedzimy, jesteśmy, jak ten nocleg jest usytuowany, to pokażemy wam trochę ujęć z drona. Będąc w okolicach Ksamilu, grzechem byłoby nie pojechać na taką główną w sumie atrakcję tutaj tego regionu, czyli tak zwane Blue Eye. Jest to po prostu wulkaniczne źródło umieszczone pod ziemią, czyli tak zwane wywierzysko. Z tego wywierzyska woda wypływa pod bardzo dużym ciśnieniem. Są tam jaskinie. Jaskinie udało się zbadać do 45 metrów głębokości, z tego co czytałam. Woda tam ma około 10 stopni Celsjusza, więc miłośnicy zimnych prycholi
Myślę, że się spodoba. Dobra, jesteśmy, bardzo dobrze zrobiliśmy, bo zaparkowaliśmy kilka metrów dalej. Tu już jest bardzo tłoczno, ludzie pchają się samochodami, ale tak naprawdę nie ma miejsca. Bilet wstępu kosztuje 50 leków od osoby, czyli mniej więcej 2 zł od osoby, więc fajnie. Mamy mało czasu, dlatego to tempo jest takie zawrotne. Jeszcze pomyliliśmy drogę, bo chcieliśmy wpisać dokładny adres, jakby współrzędny znaleźliśmy w internecie. Ktoś podał, że parking, czy trzeba się kierować na konkretne miejsce. Wpisaliśmy je, okazało się, że to nie jest to, więc w zasadzie nie ma zasad, po prostu raz robicie tak, raz robicie tak i tak jest źle. Kręciołki są tutaj straszne i było mi niedobrze, bardzo mnie tu mdli. Chyba mam jakąś chorobę lokomocyjną, jak się okazuje, odkryłam to chyba w Albanii. 20 minut od parkingu będziemy szli, prawdopodobnie. Zobaczymy, mierzymy czas, wpisujcie miasta. Hello. Woda jest lodowata, teoretycznie nie można do niej wchodzić, ale to zrobiłam. Woda jest czyściutka, lodowata, nie dam rady. Łyda boli, ból jest tylko czasowy, zwycięstwo jest wieczne. Pamiętajcie, fajne ochłodzenie. Jesteśmy już po, jeżeli macie możliwość, przyjeżdżajcie tu jak najwcześniej. Tylko wtedy też z drugiej strony ta ochłoda nie jest tak potrzebna, więc przyjeżdżanie w tak zimne źródła, nie wiem jaki ma sens. O 8 rano, bo to jest czynne od 8 rano. Więc przyjeżdżajcie 8, 9, max 10. Fajne, ładne, zimne, woda przejrzysta, fajna, krystaliczna, ale jest tyle ludzi, że to jakby odbiera smak temu, prawda? Tak. No i jest tam jakaś knajpa, ładnie z niej pachniało, fajny tak. Grill, może warto zjeść, my nie mamy czasu, obskoczyliśmy wszystko w pół godziny i na prędce wracamy do samochodu, bo musimy zatankować, zjeść, oddać samochód i wsiąść na prom. Kłaniamy się nisko z The Muscle House. Polecana miejscówka i przez internet, i przez znajomych. Pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie pisali. Oczywiście wzięliśmy tu muszle. Tak. Owoce morza, bez ryb. Knajpa z tego słynie. My siedzimy, tutaj jest jeziorko. I to jest jeziorko, w którym oni hodują te muszle i tam inne zwierzaczki wodne. Więc myślę, że będzie fajnie, że będzie smacznie, świeżo i tak dalej. Miejsce działa od 93 roku. Tutaj mam linguini. Linguini wzięliśmy z owocami morza, czyli z różnymi rzeczami. Muszle też są, jak widać. I zapiekanka małże saganaki, bez muszli, zapiekane z serem i pomidorami. Tak chyba po grecku saganaki nazwa wskazuje. Przystawkę mamy muszle w winie z cytryną. Tak, bardzo jakościowa. Oczywiście do tego chleb kukurydziany. Zobaczcie, tutaj jest ten chlebek. O, risotto. Thank you. Thank you. Mamy risotto. Bardzo ładnie wygląda. Wszystko. Spróbuję saganaki. Dużo muszli, papryki trochę widzę, oliwki i ser. Fajnie, bo one są ubrane. Pyszne. Dobra, ja spróbuję teraz tej przystawy. A jak krabika od ciebie, skubnę. To ty jadłeś już krabę jakiegoś? Nie. Ale są dwa. To jest ciekawe. Cebry tak. Takie pomidorkowe. Tak. Jakieś warzywka czuć. Widzę cukinię, paprykę, krabiczek. Ja nie umiem takich krabiczków zawsze. Kraby mają zawsze bardzo dobre, delikatne mięsko. Ale jest go zawsze mało. To jest takie frustrujące. I ciężko się do niego dostać. Nie mamy jeszcze opracowanej dobrej metody. Może jakieś szczypce by się przydały. Tak. Wyciąganie mięsa z kraba. Jak znacie jakieś dobre metody wyciągania mięsa z kraba, to piszcie proszę w komentarzach. To następny filmik będzie może mniej kaleczący. Kaleczący owoce morza? Kaleczący krabiczka. Dawno nie miałem tak, że owoców morza jest tyle co makaronu. Próbuję risotto. Pycha. Bardzo dobre. Bardzo duże w ogóle porcje, nie? Tak.
No, warto było tu przyjechać. Może już? Co? Mhm.